Przechodzimy do punktu 7. Oświadczenie komunikacji i sprawy bieżące. Ja mam na pewno dwie ważne sprawy bieżące. Jedna jest nawet wypunktowana tutaj tak sobie w porządku. Sprawa dotyczy, żeśmy za chwilę ewentualnie odpowie na wszystkie pytania, bo pismo przyszło do nas dzisiaj w tej sprawie, ale jest ważne, dlatego mówimy. Dyskusja na temat zbycia działki ziemnej. To dotyczy działki, która jest od stacji benzynowej w kierunku ulicy Pachomskiego. W chwili obecnej jest ogródkiem Jordanowskim. Ten temat, zanim przebiecie Państwo, to ja przepraszam. Ten temat pojawił się u nas na sesji półtora roku temu. Wtedy przed deweloper. Przyszedł deweloper, który zapewniał Państwa, że będzie wybudowany budynek Jordanowski na jego posesji i że ten termin, który chce zakupić, ma mieć funkcje rekreacyjne, poprawy wizerunkowe tam budowanych budynków. Zadeklarował wtedy też, że może przekazać 50 tysięcy złotych na ogródki jordanowskie w dzielnicy czwartej, jeśli Rada zaopiniuje to pozytywnie. Ja pamiętam dyskusję na tej sesji, nikt mu nie uwierzył, ale wszyscy powiedzieli, że jeśli rzeczywiście przeznaczy, to możemy to rozważyć. Deweloper borykał się z tym półtora roku, ale jest na etapie podpisywania umowy o przekazaniu darowizny 50 tysięcy na cel wskazany przez dzielnicę. Pod warunkiem, że dzielnica wyda opinię pozytywną do zbycia. I szanowni Państwo, ZIKI do nas skierował pismo, żebyśmy odpowiedzieli, czy jesteśmy zainteresowani wszczęciem rozmów i na temat przedmiotu, co miałoby być sfinansowane za kwotę przekazaną od dewelopera. Czyli możemy wskazać remont na przykład ogródka Jordanowskiego Sierpna Wiatru. Możemy wskazać budowę nowego ogródka w pobliżu jeśli... Ale dziś nie robimy uchwały. Nie, dyskutujemy. Uchwała w tej sprawie pojawi się na następnej sesji w momencie, gdy być może będzie taka sytuacja, że przyjdzie przedstawiciel ZIKIT-u tutaj, mogący podpisać umowę. Przyjdzie przedstawiciel wykonawcy mogący podpisać umowę i w razie naszej pozytywnej opinii podpiszą umowę dotyczącą konkretnego zadania. Wiem, że ZIKIT Pan mi przedstawiał pismo, tutaj Grzesiu referuje, które obaj nie zdążył go przeczytać. Ale od razu bym powiedział, że jeśli my będziemy zainteresowani tym, to oni chcą zrobić w ogóle z tego sukces wielki miasta, że pozyskało środki zewnątrz. Jeszcze oprócz tego, że... 50 tysięcy. No ale nieważne, w każdym razie tak to wygląda. To 50 tysięcy to jest... Znaczy to wystarczy na pewno na rozpoczęcie sensownego ogródka jordanowskiego, a na pewno jest więcej warte 50 tysięcy niż obecny stan tego ogródka. Proszę nie przerywać, bo pierwsza, a drugi chwilę tam jest zdewastowane dwa urządzenia i nic więcej. Ja mówię o tym, że wartość tych urządzeń jest niższa niż 50 tysięcy. Pani to dozwiadła. Ja chciałam radnym poprzedniej kadencji przypomnieć, Mieczek chyba to doskonale pamięta, jak przyszła na sesję pani, która powiedziała, że kupiła działkę, po czym Grzesiu jej długo i cierpliwie tłumaczył, przeczytawszy pisma, że kupiła 47 lat użytkowania wieczystego. O mało nie zemdlała. Szybko to komuś odsprzedała. W tej chwili to już jest chyba trzeci właściciel. Własność gminy Kraków. Wieczyste użytkowanie, no w tej chwili będzie około pewnie 42 lata, licząc 4 lata plus 2, 6. Jest to użytkowanie wieczyste, które jest przedmiotem handlu. Z tym, że nawet mi żal było tej kobiety, jak się dowiedziała, że działki nie kupiła, tylko prawo użytkowania wieczystego na 40 kilka lat. Tam jest oto no, ciągle jakiś spór. Tam już były takie projekty, że byłoby, jak budowali to piękne osiedle, które jest hermetycznie pozamykane, ani wejść, ani wjechać się tam nie da. To mieli propozycję właśnie zamknięcia ulicy Bociana, odcięcia tutaj ruchu. Ja nie wierzę nikomu, kto o ten skwer się upomina. No mają to w użytkowaniu wieczystym, mogą z tym robić co chcą, w związku z tym robią tak, żeby ogródek Jordanowski przestał mieć znamiona placu zabaw i to się im udaje doskonale. Ale ja im nie wierzę. Po prostu nie wierzę w żadne słowo.
Spór o ten teren z, no, mniej więcej i propozycje najróżniejsze ma około 20 lat. No smutne jest to, że w zeszłym roku wydaliśmy, tak? Dzielnica wydała pieniądze na... Następny elat. Zawodziana są tak. Zawodziana osiewne idzie takim łupem. I przywieździe, i wyjeździe, i podobne. Krąglakiem i zaokrąglakiem. O tak. Natomiast dlaczego ja powiem Państwu, dlaczego już my temat podnosimy dzisiaj. Dlatego, że ja czuję się zobowiązany u Państwa o takich rzeczach informować. Natomiast w ogóle tak jakby temat ten cały czas trwał w oparciu o to, co powiedzieliście, wydając negatywną opinię półtora roku temu. To znaczy, że gdy będzie umowa, to wrócimy do tematu na poważnie, rozważając pozytywną opinię. I taki przekaz za każdym razem przekaz od nas czy ode mnie wychodzi. Proszę Państwa, my musimy jeszcze jedną rzecz uwzględnić. Przede wszystkim tam nie ma wyjazdu z tego rejonu. Dopiero teraz mówimy o Szafirowej. Natomiast cały ruch idzie ulicą Mackiewicza. Rano, proszę bardzo, to znaczy tak jak podczas karnawału w Rio de Janeiro. Ciasno, dymno i porno. Ale nie powierzyj. No jakby szły panie dni, to ja bym po prostu był w oknie, a tak to kurczę zamyka. I druga sytuacja jest taka, że praktycznie rzecz biorąc kończy się możliwość po prostu bez przepompowni dostarczania wody, podłączania się ciągle do końcówek przedawnionych prądów. Powyżej 5. piętra nie ma wody. Już zaczynają być problemy na 3. piętrze przy piętrach wysokich. Więc sytuacja, bo podłączamy, wodociągi pozwalały podłączać się do tych końcówek i praktycznie rzecz biorąc nikt nie będzie miał wody. Dlatego odprowadzenie ścieków. Już zaczyna tak burzowa kanalizacja wywalać. I to wszystko się składa, bo budujemy, tylko po prostu nie ma dróg, nie ma odpowiedniej infrastruktury. Panie Jeneuszu, zabieram panu głos, bo pan odbiegł ten. Nie, to ma związek. Ma związek, ale nie bezpośrednio. Ale dobrze mówi, dobrze mówi. No, to jest powiązane. Szanowni Państwo, rozumiem, że możemy prowadzić dalej rozmowy tak, żeby przed kolejną sesją móc zrobić projekt opinii pozytywnej i negatywnej dla tego zamierzenia, bo tak ten wniosek do nas spłynie. Natomiast ważne jest, żebyśmy też dopełniali tak jakby tego, co sami mówimy. No. Ja tylko może dodam jeszcze. Proponuję, żeby dokończył Szafirową. Ja może tylko jeszcze dodam. Kuba jeszcze się. Cała zbycie działów polegać ma na tym, że my godzimy się tylko i wyłącznie na to, żeby działka była zbyta. Nie wiadomo, kto ją kupi, to nie jest zbycie konkretnej osoby, tylko wybiera ogłoszony przetarg. I to nie gwarantuje generalnie z tego, że wygra go ten. Umowę, może by wygrać również coś innego, to będzie przetarg nieograniczony. Pytanie jest takie, bo to też trzeba postawić, czy miastu nie opłaca się takiej działki sprzedać. To zawsze pytanie, czy miasto bo jeśli deweloper robi wszystko, żeby ten ogródek, gdzie stoi na jego wieczystej zniszczyć, to on tak będzie zniszczył. A być może można po stronie bloku na przykład znaleźć działkę gminną albo obok, na której on właśnie za te 50 tysięcy zaprojektuje i częściowo wykona ogródek, a my go dokończymy. Będzie z prawdziwego zdarzenia. I to jest właśnie temat, który ma ustawą. De facto chodzą ludzie z tego bloku, którego wybudowali. Ale ja mam co innego. W ramach Komisji do Spraw Społecznych mamy obowiązek chodzić i sprawdzać mieszkania, warunki mieszkaniowe ludzi, którym wydajemy potem przedłużenie. Ostatnio byłem u takiej pani. Mój urok osobisty sprawił, że pani mnie wpuściła do mieszkania. No, to jest to ale tak naprawdę powiedział pani, a kto pan jest? Kto pan jest? Jaki pan ma? Jaką pan ma delegację, że ja pana mogę wpuścić? No powiem wam szczerze, no po prostu nie mamy nic. Ja rozumiem, że przychodzi straż miejska, przychodzi policja, ale my tak naprawdę jesteśmy obcymi ludźmi.
gmina tych ja tylko się odniosę. Odpuściłem to w określonym zamiarze. Tylko nie wykorzystam. Jak powiem krótko, z tego co wiem, te listy rankingowe zostały uchylone przez sąd właściwie, sposób ich uchwalania, do czego się przyjmowały rady naszej dzielnicy, pan Kowalkowski. I tak naprawdę za sobą to ciągnie cały tok postępowania odmowa, trzeba w tym rzeczy robić. Konsultując się z nim również, z tym panem Kowalkowskim, zresztą Ireneuszem też, tak naprawdę zajmuje się dość mocno tymi sprawami mieszkaniowymi. On ma pogląd, który jest w stanie udowodnić, że my nie musimy wcale chodzić na te wizyty. Więc jeśli komisja nie chce, to proszę nie chodzić. I my zawrzemy to uzasadnienie, że komisja nie była, bo nie musiała. A jak mają wątpliwości, to im je wyjaśni. I ty. Po prostu prawda jest taka, że ja mogę stanąć przed drzwiami i tak nie wpuść i tak. Ale to dobrze, no zgoda. No wpuszcza i nas poszło, bo jesteś delegacją. Szanowni Państwo, skoro się już protokół pisze, to znaczy, że my powinniśmy mieć jakieś zasadnicze prawa. Szanowni Państwo, na koniec chciałem poinformować tak. Uchwalenie tylko podjął zarząd korzystając z upoważnienia. Od ostatniej sesji. To jest tak. W sprawie inwestycji planowanej w terenie dzielnicy czwartej ujętych we wstępnym katalogu inwestycji miejskich. W tamtym roku robiliśmy to na sesji. Przysłali nam taki katalog, że co chcą robić. W tych inwestycjach były znowu psi, gdzie ulica Łopiecka przebudowa budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej, ścieżek rowerowych i psi wybieg. O, takie były. Łopietka by nie było, to było moje pobożne życzenie. Wydaje mi tutaj opinie pozytywne ze swoimi uwagami, czyli że budowa ścieżek, ale nie kosztem infrastruktury obecnej, czyli że nie, że zmierzamy ulicę, robimy ścieżkę, bo to nie o to chodzi. Psi wybieg, tylko zwracam uwagę, że pół hektara to jest zdecydowanie za dużo, bo to nie wiem, to zaprojektowane, to rozmawiałem o tym już z panem prezydentem Koterbą. No i tramwaj też pozytywnie, ale ze zwróceniem uwagi na temat tramwaju na Azowie. To taka sprawa. Następnie opinia negatywna dla warunków zabudowy przy ulicy Stelmachów i uchwały mieszkaniowe przy ulicy Elsnera, Zdrowej i Krowodeckich z Duchów. Wszystkie pozytywne. I Lęca też, przepraszam, ale nie mam skierowania, bo zapominałem. I z mojej strony byłoby to prawie wszystko, gdyby nie to, że muszę jeszcze Państwu powiedzieć jedną rzecz. W naszej dzielnicy, a oprócz Pani Kanicy będzie pracować jeszcze na pół etatu jedna osoba, która będzie pomagać Pani Kanicy. To jest Pani Jana Kłoda, pracuje w Urzędzie Miasta, no i tak Pani Kanika. Natomiast już dementuję, bo wiem, że są takie plotki. To nie oznacza, że Pani Kanika zostanie zwolniona. To znaczy. Mamy takie zapewnienie i wierzymy, że proszę to zaproszę. Proszę za protokół. Bardzo proszę, nagrać. Żeby nie było. Także tak wygląda sytuacja na chwilę obecną i z mojej strony tyle. Czy są jakieś sprawy? Słuchajcie Państwo, no nie wiem, jak bumerang wraca sprawa szczepień co jakiś czas i znowu słyszałam głosy, że to nie. Starszych mieszkańców jako przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych chcę zwrócić uwagę, że jest możliwość, no wiadomo, pod warunkiem, że dzielnica dofinansuje możliwość bezpłatnego szczepienia starszych osób przeciwko grypie i tutaj przychodnia przy ulicy Różnikarskiej jest gotowa takie szczepienia wykonać pod warunkiem, że nasza dzielnica wesprze. Ten temat no, będzie jeszcze poruszony, być może pani doktor tutaj nas odwiedzi, ale chciałabym, żeby Państwo byli poinformowani, że no, jest to jednak sprawa ważna. Czy to zostało im szczepionki? Nie. Nic nie daje. Chodzi o starsze osoby i szczepienie. Tylko ta grupa była ze szczepionki. Ja chciałem tylko powiedzieć, że dawniej to było finansowane szczepienie generalnie. Były z tym problemy, ponieważ pan zgłosił potem, że ta kula nie była wykorzystywana. Były jakieś zamieszanie było z tym, że nie pozostały osoby z naszej dzielnicy, tylko pozostały generalnie osoby nie z tego województwa. No to uzyskałem.
skandal, zapewne, że to u nas przychodni. Ale jeszcze jedna rzecz, u nas przychodni, ale jak ludzie jedzie do drugiego końca miasta, to już... Ja jeszcze jedna rzecz. Kwestia jest taka, że jest to. Kwestia jest taka, że pamiętacie, że jak zgłaszamy takie rzeczy, to jest rzecz na priorytety, a żeby dać na coś pieniądze, trzeba sugerować, z czego zabierać. Daję jako temat do przemyślenia, zgłoszono mi to, więc czuję się w obowiązku przekazać taką informację. Państwa, termin posiedzenia następnej Komisji Infrastruktury, z tego co skąd się rozmawiałem, on jest w szpitalu, to będzie ogłoszony później, dlatego że Tomek prawdopodobnie na zwolnieniu będzie do końca lipca, natomiast co do sierpnia, no to on sam jeszcze nie wie. Ja myślę, że proszę Państwa, termin sesji następnej to jest koniec sierpnia, więc to będzie Szanowni Państwo, ktoś jeszcze chciał zabrać głos w tym momencie? Nie widzę, w związku z tym kończymy dzisiejszą sesję. Idziemy z 9 prawie. Następna sesja na chwilę obecną najprawdopodobniej będzie 27. Jeśli zostacie powiadomieni, że jest inaczej, tak, sierpnia. Jeśli nie zostaniecie powiadomieni, że jest inaczej, to znaczy, że 27 sierpnia o 18:00 w zajęciu. Dziękuję.